jest CFO w firmie, więc się zastanawiam, czy to, co mówił pan Paweł, że nieważne, czy 19, czy 20%, tylko żeby było stabilnie i bez zmian. Tak, ja bym jeszcze dodał do tego, że trzeba przejść później kontrolę podatkową, tak do zestawu, ale rzeczywiście tak jest. Rozliczam ulgę badawczo-rozwojową od 2 czy 3 lat po inwestycyjną i rzeczywiście mamy kilka milionów oszczędności podatkowych z tego tytułu. Kontrole są trudne, ale do przejścia, więc to prawda. Tutaj przedmówca powiedział. Tak. Ale chciałam jeszcze pana zapytać o to, jak wy finansowaliście swój rozwój, bo te ostatnie lata to były naprawdę intensywne inwestycje i fundusze unijne i inne środki. Też myśleliście o giełdzie, tak? Dlaczego w końcu się nie zdecydowaliście? Tak, przede wszystkim środki własne w tej pierwszej części do roku 2017 to środki bankowe, później środki z funduszy europejskich. No i teraz patrzymy dalej. Napisaliśmy rzeczywiście prospekt emisyjny. Mieliśmy zaplanowany debiut na rok 2020 czy 2021. Byłem po kilku spotkaniach z Komisją Nadzoru Finansowego, no i w zasadzie mieliśmy zadebiutować, no ale COVID nie wpłynął za dobrze na notowania spółek giełdowych. Odroczyliśmy w czasie. Nie ukrywam, że rozmawiamy cały czas, mamy w planie fajne cele emisyjne, no ponieważ zrealizowaliśmy te z prospektu emisyjnego w czasie COVID-u. Teraz mamy trochę inne, natomiast chcemy konsolidować, chcemy poprzez zakup innych spółek w branży przejąć też większy kawałek tortu i to nam teraz chodzi po głowie. Czyli ciągle w ruchu, ciągle inwestujecie. Panie Urszulo, jakie nowe inwestycje u was?